Dzień dobry, witam Państwa na naszej farmie Lubuskie Angusowo. Dziś mamy bardzo brzydką pogodę, pada deszcz. Niestety i czasami taka pogoda bywa w środku stycznia, czy na początku stycznia. Dziś na farmę przywiozłem siano dla naszych kózek. Jest to siano w kostkach. Zakupiłem je chyba z rok temu i całkowicie o tym zapomniałem. Na szczęście klient był na tyle uczciwy, że mi przypomniał, że mam takie siano kupione. Więc przywiozłem je, żeby można było karmić nasze kózki w nieprzyjemnym sezonie mokrym i wietrznym, kiedy siedzą tylko w koziarni. Za chwilę to rozpakujemy. Tutaj poukładamy, mam takie pomieszczenie w koziarni zrobione właśnie po to, żeby można było takie siano przetrzymywać. Rozpakujemy mimo nieprzyjemnej pogody, a później zobaczymy też, co u naszych innych zwierzaków słychać. Dziś na farmie jest naprawdę brzydka pogoda, ale mangalicy z takiej pogody sobie po prostu nic nie robią. Im to nie przeszkadza. Jak widać, żerują cały czas po swojej kwaterze, dostały niedawno troszkę zboża i suchego chleba i proszę, sobie to fajnie jedzą. Kozy nie cierpią takiej pogody. Jak jest wiecznie, jak jest mokro, kozy po prostu siedzą w koziarni. Dostały dzisiaj sianka, którego żeśmy przywieźli dla nich. I tak naprawdę nie wyjdą na zewnątrz przez większość czasu. Może gdyby nie padał deszcz, to dzięki tej zasłonie, którą zrobiłem, wyszłyby żerować na podwórko. Natomiast z uwagi na to, że bardzo pada, siedzą w koziarni. Dostały w paśniku sianko nowe, które przywieźliśmy, jak widać bardzo fajne, zielone jeszcze sianko. I kozy od razu się do niego dobrały. Jedną rzuciłem im tam, zaraz też im w paśniku jeszcze zadam. W koziarni mają ci ciepło i zaciśnie. Tutaj wiatr im ani deszcz nie szkodzi. I jak widać, one sobie tutaj dobrze radzą. Co, Gajusia? Tak patrzysz? No. To nasz policjant, nasza szefowa. Rządzi całą brygadą. My szykujemy jedzonko dla kurek. Za chwilę pojedziemy zobaczyć, co tam u kurek słychać. Później pojedziemy jeszcze do angusów. Złożyć im wizytę i zobaczyć, czy tam wszystko u nich w porządku. I pewnie stamtąd się też odezwę. Kury wyszły na pastwisko, ale tylko dlatego, że podjechałem do nich. Cały czas siedziały pod kurnikiem, nie żerowały. Teraz z Filipem damy im troszkę jeść, dostaną wody i takie oporządzenie dzisiaj kurników. Nową kwaterę powoli przegrzebują, a jeszcze przez kilkanaście dni zostaną tutaj, bo trawki jest odpowiednia ilość, powiedzmy, do tego, żeby tak. Jesteśmy w tej chwili przy moich angusach. Mocno deszcz pada, ale jak widać, angusy sobie nic z tego nie robią. One po prostu lubią taką pogodę i mimo tego, że mają dostęp do wiatki, mogły pójść sobie do wiatki się schować. Jak widać, stoją sobie w lesie, deszcz w ogóle im nie przeszkadza. Mimo tego, że jest wiecznie, temperatura tylko 4 stopnie, proszę bardzo, angusy są na polu. Wielokrotnie zadają mi ludzie pytanie, jak angusy sobie radzą w każdych warunkach atmosferycznych i czy często chodzą do wiatki. Jest jedna odpowiedź. Angusy chodzą do wiatki głównie latem, kiedy jest bardzo gorąco i kiedy dokuczają im muchy. Wtedy one idą się tam schować i się po prostu troszkę od tych schować przed ciepłem i odizolować od much. A tak praktycznie zimą, latem, gdy nie ma mocnego słońca, wiosną, jesienią, potrafią być cały czas na polu. Zmoknięte, jak mocno widać, ale nic im to nie przeszkadza. Przyjechaliśmy tutaj do nich zobaczyć. Dostaną prawdopodobnie dwie kulki siana, żeby mogły sobie tutaj przetrwać następny kawałek czasu. Tutaj moja jałóweczka. Widać, że pije mleczko. A obok tam stoi, nie widać jej, bo mama zasłoniła, jest i druga. Także całe stado w komplecie. My się bierzemy do pracy w tej chwili.
I jeszcze jak skończę, to się odezwę. No, angusy dostały nowe kulki. Już się wokół nich zgrupowały. Jakoś te zwierzęta potrafią wyczuć, które siano jest najlepsze. A krowy zawsze zaczynają jedzenie od podwieczorku. Wybierają zawsze najlepsze jakości trawę, siano. I to siano widać tam bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie wygląda i całe stado grupuje się przy tym właśnie sianie. Mimo tego, że dostały jeszcze tutaj słomę. A tamtej kulki na końcu, mimo tego, że ładnie zwinięta i też ładnie wygląda, praktycznie nie ruszają. Po prostu w jakiś sposób potrafią wyczuć, że właśnie to siano tamto jest dla nich najlepsze. To nasze maluchy. Jak widać, taka pogoda też im nie przeszkadza. Mokre, ale sobie radzą, bo muszą. Chcą żyć, to muszą sobie poradzić. Dzięki temu, dzięki takiemu wychowaniu, świetne słowa używam, wychowaniu, rosną te zwierzęta bardzo zdrowe. Nie mamy problemów z zapaleniem płuc, ani różnymi takimi przygodami. Po prostu jest to naturalny wychów i zwierzęta rosną naprawdę zdrowe. Obsługa weterynaryjna takiego stada ogranicza się tak naprawdę do wycierania i ewentualnych komplikacji przy porodach, których do tej pory nie mieliśmy aż takich, żeby wzywać weterynarzy. Angusy, jak są mokre, wyglądają bardzo fajnie, przybierają takiej ciemniejszej barwy, wręcz takiej brązowej. Mnie osobiście taka barwa bardzo się podoba i angusy właśnie, jak są mokre, wyglądają moim zdaniem najlepiej. A najlepiej wyglądają latem, jak zmokną, bo ta ich krótka i bardzo błyszcząca sierść mocno się odznacza. Pogoda nie sprzyja niestety dłuższemu nagrywaniu, więc na tym kończę ten krótki raport w deszczowy dzień z naszej farmy. I do usłyszenia prawdopodobnie na live, jak już będę w swojej pracy, to na pewno na naszym fanpage'u Lubuskie Angusowo na Facebooku dam informację, kiedy live się odbędzie. Tymczasem do usłyszenia.